Cześć, witajcie kochani bardzo serdecznie. Wy tutaj nie widzicie, ja trzymam tutaj mikrofon, który był też w zestawie do tej kamerki, ale ja go jakoś jeszcze nigdy nie używałam, także dzisiaj włączyłam go pierwszy raz. Mam nadzieję, że jakość nagrania się przez to polepszy i będzie Wam się lepiej oglądało moje vlogi i zobaczymy, jak to teraz wyjdzie właśnie z tym mikrofonem. Vlog ten zaczęłam z przebitek właśnie z naszego domu z Portugalii. Tam trwa totalny remont teraz i poprosiliśmy właśnie siostrę Luisa, żeby tam poszła i cokolwiek chociaż nagrała, także przeszła przez to piętro, które się tam remontuje i no, jak widzicie, wszystko jest w sumie wywalone. Zaczynamy od zera, od samych praktycznie murów. Na moim kanale jest film pod tytułem Kupujemy dom w Portugalii. Tam pokazywałam, jak to wyglądało wcześniej. No i jak możecie teraz zauważyć, nie ma tam żadnych pozostałości po tym, co było. Wszystko będzie nowe. Są tylko, można powiedzieć, mury zostawione. Przedłużamy też trochę łazienkę. Te okna, które tam widzieliście, będą też właśnie wymienione jeszcze. Najpierw jest jeden wykonawca, który robi tam gładzie na ścianach, kładzie jakieś tam suporeksy, wszystko tak, wiecie, robi takie pierwsze kroki. Później wchodzi pan, który będzie wymieniał nam okna. Następnie wchodzi pan od drzewa, bo podłogi będą tam też drewniane. I na końcu wchodzi ten sam pan, który zaczynał tam robić i zrobi taką właśnie wykończeniówkę, kafelki i wszystko, co tam na koniec się robi, będzie kładł. Powiem Wam, że nie jest to takie proste nie być na miejscu i zamawiać wszystko przez internet, przez telefon mówić, jakby się to chciało, żeby on tam na miejscu to wymierzył też. No powiem Wam, że jest to jednak taki stopień trudności, przez który musimy jakoś przeskoczyć i znaleźć jakieś rozwiązania i kompromisy. I słuchajcie, pierwszym problemem, który pojawił się na naszej drodze, to były drzwi, ponieważ ja chciałam, nie wiem, w którymś vlogu tam Wam chyba mówiłam w międzyczasie, że chciałam właśnie do tego domu białe drzwi. I dla mnie inna opcja po prostu nie wchodzi w grę. Ja chciałam białe drzwi i dla mnie było to takim oczywistym, że zamówię sobie te białe drzwi po prostu zgodnie z wymiarami takie, jakie tam pasują i będzie wszystko załatwione. Niestety drzwi, białe drzwi w Portugalii nie są tak popularne jak tutaj u nas. Tam się przede wszystkim w ogóle pracuje na takich naturalnych materiałach jak drzewo, kamień, granit i wszystkie takie inne alternatywy, nawet tańsze alternatywy, nie są tak popularne, nie ma takiego wyboru i jest, powiem Wam, z tym problem. Dlatego jest to ciężkie zamawiać właśnie na taką odległość, decydować się. W sumie ten pan, który robi z drzewa te podłogi, też robi drzwi i właśnie u niego będziemy wykonywać te wszystkie białe drzwi z drzewa, ale jest to, powiem Wam, dwa razy droższe niż takie normalne drzwi z jakiegoś innego materiału, które zamawiacie tutaj u nas na miejscu, w Polsce czy w Niemczech. No i jest to droższe, nie wiem, jak to będzie wyglądało też, bo nie ma takiego, wiecie, my nawet nie pokazaliśmy, jak my chcemy, żeby wyglądały te drzwi, to znaczy mniej więcej, nie wiemy, czy ten pan dokładnie takie zrobi, no jeszcze on ich nie robi, także jeszcze to jest taka kwestia do dogadania się, no ale to jest, wiecie, wszystko tak palcem na wodzie jak na razie. I powiem Wam tak, wczoraj zamawialiśmy na przykład kafelki. Ja chciałam, żeby, to znaczy razem chcieliśmy, żeby w tym domu nie było za ciemno, bo te pomieszczenia nie są takie, wiecie, przestrzenne, duże, one są dosyć małe, więc nie chcieliśmy tam, żeby było tak ciemno i ponuro i zdecydowaliśmy się na takie jasne kafelki marmurowe, coś takiego jak marmur w takie paćki, białe kafelki w paćki, takie trochę siwawe. No i wczoraj sobie już to wszystko wymyśliliśmy, że nad meblami w kuchni zrobimy też taki pasek z tych kafelek właśnie.
No ale wiecie, kobieta zmienną jest i co podobało mi się wczoraj, nie podoba mi się dzisiaj. Wiecie co, Luis wczoraj już zadzwonił taki zadowolony, że już sobie to wszystko wybraliśmy do tego właśnie wykonawcy. Wysłał mu zdjęcia, powiedział mu gdzie i co ma tam zamówić, gdzie ma co położyć. No i powiem wam, że ja dzisiaj się z tym przespałam i jednak wstałam rano i powiedziałam, że ja bym chciała inne kafelki. No i niestety Luis był trochę na mnie zły, bo wiecie, nie można też takich ludzi mówić jedno zdanie, a na drugi dzień zmieniać to zdanie. Więc musimy też zostać przy jakichś takich swoich, wiecie, wytycznych, żeby nieco chwilę je zmieniać. Jednak powiem wam, dlaczego ja zmieniłam to zdanie. Dlatego, że wiecie, może ten marmur jest modny teraz, ale on moim zdaniem pasuje do takich wielkich, przestrzennych, jasnych kuchni, które niekoniecznie odzwierciedlają mój charakter. Ja bym chciała zostawić w tym domu taki, wiecie, kawałek swojej duszy, włożyć to swoje serce i to jest jednak, nie jest to jednak mój styl. Mój styl byłby właśnie, który też pasuje, myślę, do tego domu ogólnie, to taki landhouse style. I no i jednak chyba będziemy zmieniać. Luis ma tam znowu dzisiaj zadzwonić i powiedzieć temu panu, żeby jednak się wstrzymał z tymi kafelkami i chyba jednak te kafelki wybierzemy dopiero jak tam będziemy. Będziemy mogli obejrzeć, dotknąć, bo to jednak jest co innego niż wybieracie przez internet. Także jednak chyba tych marmurów przynajmniej w kuchni nie będzie. Dzisiaj jedziemy, słuchajcie, do Ikei. Jest w sumie jeszcze wczesna godzina. Ja się ubrałam po domu, bo dzisiaj ma być 25 stopni i miałam ubrać sukienkę, której oczywiście nie uprałam, więc piorę ją na szybkiego i wrzucę ją do suszarki. A na razie jestem tak ubrana właśnie jeszcze po domowemu i słuchajcie, tą fryzurę, którą tutaj widzicie, to jest warkocz, nie widzicie w sumie z tyłu, jest warkocz dobierany, który zrobiła mi wczoraj w pracy moja koleżanka i ja w tym warkoczu spałam i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze cokolwiek z tego warkocza dzisiaj odzyskać, bo on już jest taki, wiecie, poczochrany, ale ja sama sobie warkocza dobieranego nie potrafię zrobić i właśnie dzisiaj będę odzyskiwała moją fryzurę z wczoraj. No i pojedziemy do tej Ikei, zasięgniemy trochę takiego, wiecie, wizualnie, jakie oni tam mają pomysły na kuchnię i być może coś stamtąd jeszcze sobie wybierzemy. My mamy koło tego domu w Portugalii do Ikei 60 km, także aż tak bardzo dużo też nie jest i myślę, że właśnie te meble w tym landhouse style będą właśnie z Ikei. Taki mam przynajmniej plan, chociaż powiem wam, że te sklepy takie z wystrojem wnętrz, jeden jest nawet 15 km od nas tam. Widziałam już katalog i one są naprawdę, te wnętrza naprawdę przepiękne, do łazienek, do kuchni, no naprawdę super i ten styl jednak też troszeczkę różni się od takiego, które my tu znamy. Nie wiem, ja tutaj jeszcze nie widziałam właśnie takich wystroi, takich stylów właśnie jak tam są pokazane w tych sklepach w Portugalii, także być może zrobimy to bardziej właśnie na taki portugalski styl, te łazienki, no jeszcze zobaczymy, jednak chciałabym ten landhouse style zachować w tym domu, bo myślę, że pasuje właśnie to do tego domu i też do mojego charakteru. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself die. Bist du sauer, dass ich mich doch auf andere Fliesen entschieden habe? Ich bin sauer, dass du nicht entscheiden treffen kannst.
da sagst du erst mal diesen, dann diesen, dann diese. Wir haben zusammen das gemacht. Ja, bei mir das tut mir nicht. Ja. Wieso? Also bist du nicht sauer? Ja. Hä? Doch, bin ich ein bisschen. Weil jetzt muss ich den Mann, ich muss wieder mit dem Bauleiter klären, nicht du. No i tak, po IKEA sobie pochodziliśmy, popatrzyliśmy. Akurat nie było takiej ekspozycji, którą ja bym uważała za taką wow, taką kuchnię chcę. Meble były fajne, zresztą meble z IKEA mi się zawsze podobają. I takie, jakie bym chciała, były w takim siwym kolorze. Chociaż były trochę też, jedne były jasne i były fajne i właśnie musimy się zdecydować z Luisem, czy kupimy właśnie takie jasne, siwe meble, czy kupimy właśnie w takim oliwkowym kolorze. Być może kupimy białe, ale białe, wiecie, miałam zawsze, więc chciałabym już coś zmienić. No to kolorystycznie jeszcze musimy się zastanowić. Na podłogę jednak zdecydowaliśmy się na jakieś panele, jakieś takie kafelki, takie jak deski, żeby wyglądały. Także coś takiego drewnianego na podłogę, żeby to było wszystko właśnie tak przytulnie. No ale mamy jeszcze trochę czasu właśnie, żeby się zdecydować, także będziemy patrzeć, chodzić, oglądać i w Portugalii tak samo. Nie wiem jak tam w IKEA, czy jest taka sama ekspozycja, czy to się zmienia, co kraj, i zobaczymy właśnie. No i słuchajcie, przyjechałam tutaj do takiego centrum, gdzie są takie różne sklepy w takim jednym skupisku. Luisa zawiozłam na siłownię, on bez siłowni żyć nie może i to jest jego druga miłość, oprócz samochodu. Oczywiście ja jestem gdzieś na samym końcu. Nie no, żartuję, ale pojechał na siłownię, słuchajcie. I ja w międzyczasie musiałam jeszcze zajść do DM-u, do Edeki. Pokażę wam tutaj mniej więcej, co kupiłam. W Edece kupiłam taką broszurkę z pomysłami na sałatki. Te broszurki są fajne, ja mam już ich parę, one są takie tematyczne i tutaj akurat przejrzałam ją przy kasie i są jakieś takie fajne pomysły na sałatki, więc na pewno sobie z niej skorzystam. A w DM-ie kupiłam sobie krem, który chciałam właśnie już sobie kupić i spróbować, ten od Judith Williams. Ten jest akurat z hialuronem. I ma 15% filtr, to jest krem na dzień, także spróbujemy. To serum, z którego jestem tak zadowolona, jest z kolagenem i z tej samej serii z kolagenem był też krem, ale zdecydowałam się jednak na taki bardziej nawilżający, także wzięłam ten. Zobaczymy. W DM-ie kupiłam też takie właśnie naklejki na paznokcie w kolorze takim malinowym. Kupiłam też dwa lakiery, jeden taki niebieskawy, nie jestem do niego przekonana, ale nie wiem, wzięłam jakoś, tak przyciągnął moją uwagę, więc go wypróbuję. I tutaj mamy też taki koralowy, malinowy jakiś taki kolor, takie dwa lakiery. Oczywiście musiałam kupić swoje ulubione rajstopy, które tutaj mi najbardziej pasują, rozmiar XL pasuje właśnie na mnie, one mi się wtedy nie zsuwają. I co jeszcze w DM-ie? No kupiłam tam jeszcze jakiś płyn do prania Ariel, uniwersalny taki, jakieś żele pod prysznic, jeden żel mogę wam tutaj pokazać. Kupiłam sobie Jean und Len, tak to się chyba czyta, z mango i marakują. Ładnie pachnie, więc wzięłam ten żel i tam dla chłopaków jeszcze kupiłam jakieś żele męskie pod prysznic.
Także, a jeszcze tutaj, słuchajcie, zaszłam do kwiaciarni. Jest tutaj fajna kwiaciarnia, więc zaszłam do niej, pooglądałam sobie kwiaty, naprawdę przepiękne. Kupiłabym sobie taki storczyk z miłą chęcią, taki żółty. Bardzo mi się one podobały. I kupiłabym sobie jeszcze właśnie na balkon, bo też były bardzo fajne kwiaty. Ale słuchajcie, tak mnie tam jakaś alergia złapała chyba, tak mi zaczęły w tym miejscu, gdzie były te wszystkie kwiaty, tak zaczęły mi łzy lecieć, że normalnie myślałam, że nie wytrzymam, musiałam stamtąd wyjść. Także na coś jestem na pewno uczulona, bo to było po prostu automatycznie. I na te kwiaty potrzebuję jednak troszeczkę czasu, żeby sobie spokojnie pochodzić, coś tam wybrać. Także to nie dzisiaj, ale kwiaty na pewno mają przepiękne. Ja się z Wami żegnam, dziękuję, że byliście ze mną, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, to na pewno wspomoże mój kanał, żeby on się wyświetlał w ogóle na YouTubie i pomoże właśnie w rozwoju tego kanału. Także żegnam się z Wami i widzimy się w następnym vlogu.